liceum ogólnokształcącym odbywa się finał międzygimnazjalnego konkursu piosenki angielskiej. W konkursie tym biorą udział finaliści, którzy zakwalifikowali się w etapie szkolnym.
miejsce pierwsze, dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie piosenki angielskiej. W 12 dzień kwietnia 2013 roku podpisała pani dyrektor, organizatorzy, komisja konkursowa. Konkurs piosenki angielskiej Face the Music. Bardzo ładny niebieski dyplom, miejsce pierwsze, Milena Warta. Jak oceniane były występy dzisiejszych uczestników? Wydaje mi się, że poziom uczestników był bardzo wyrównany, aczkolwiek jurorzy mieli bardzo odrębne stanowiska co do poszczególnych występów. Ocenialiśmy wyraz artystyczny, ocenialiśmy również dobór repertuaru, ogólny wyraz emocji, no i oczywiście predyspozycje muzyczne. Zdania były bardzo podzielone, bardzo, aczkolwiek no, potrafiliśmy jakoś dojść do porozumienia i wydaje mi się, że bardzo sprawiedliwie oceniliśmy wszystkich uczestników. Od ilu lat organizowany jest taki konkurs w Medyku? Konkurs zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Była to inicjatywa nauczycieli języka angielskiego. Honorowy patronat nad konkursem obrał pan dyrektor Zygmunt Zalewski, ale niestety dzisiaj nie mógł być obecny. Zorganizowaliśmy po raz pierwszy ze względu na to, że mamy w Łukowie i generalnie tutaj dotyczy to szkół gimnazjalnych, mamy bardzo uzdolnioną młodzież i chcieliśmy tutaj w murach naszej szkoły zorganizować konkurs, pokazać talenty, pokazać możliwości wokalne, możliwości językowe, umiejętności językowe, zaprezentować dla grona nie tylko naszego, ale również za pośrednictwem mediów, właśnie pokazać w szerszym gronie no, tych uczniów i ich właśnie możliwości. Ile szkół zgłosiło się do tego konkursu? Uczestnictwo zgłosiło 9 szkół i może wymienię te szkoły. To było tak, publiczne gimnazjum nr 2 w Łukowie, gimnazjum nr 3 w Łukowie, zespół szkół w Gołąbkach, zespół szkół w Hucie Dąbrowej i Radoryż Kościelny, gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym. Kto wchodził w skład jury? W skład jury wchodził pan dyrektor Artur Mydlak, dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury, pani profesor Zofia Kamola, nauczyciel języka polskiego i muzyki i pan magister Dymitr Pastuch, nauczyciel języka angielskiego. Czy takie konkursy już są zaplanowane na następny rok? Mamy nadzieję, że cieszył się już w tym roku dużym zainteresowaniem, także w następnym jeszcze poszerzymy no, swoją, powiedzmy, działalność, prawda? I więcej osób, więcej uczestników będzie brało udział, większe grono, więcej szkół, no i myślę, że ten konkurs będzie kontynuowany przez lata. Także to był pierwszy rok, ale mamy nadzieję na przyszłe. Don't go, don't go, I want you.